Oceny wystawione. Siemano, z tej strony Mrożny, mamy 21 dni do matury i dzisiaj powiem wam na spokojnie już w ogóle o tym, co się działo w piątek na wielkim turnieju edukacji medialnej. Tak, więc jakby od początku, więc to, co na pewno najpierw wszystkich interesuje, więc nie wygrałem, nie miałem pierwszego miejsca, z tym, że tam wyglądało to tak. Było pierwsze miejsce, czyli po prostu gość, który wygrał. Potem było dwóch laureatów, czyli jako drugie, trzecie miejsce. Z tym, że nie było powiedziane, że ten ma drugie, ten ma trzecie, tylko po prostu było dwóch laureatów. I potem cała reszta to byli finaliści, czyli też nie było powiedziane, kto jest czwarty, piąty i tak dalej. Także ja byłem jakby ten drugi, trzeci, czy byłem laureatem. I właśnie chciałem sprawdzić, czy już napisali o tym na swojej stronie. Także napisali, także w tym momencie w opisie macie link do samej informacji na stronie Fundacji Nowoczesna Polska. Nawet jest fotos, jestem tam na tym fotosie jedyny, który siedzi w czerwonej koszulce, więc dosyć łatwo mnie tu rozpoznać. I Boże, się szczerze jak głupi. No dobra, nieistotne. Tak jak mówiłem, sam konkurs był po prostu świetny i jeśli ktoś z organizatorów być może mnie ogląda, to naprawdę wielki, wielki szacun dla was, bo zrobiliście coś fajnego. Ja się bałem, że to będzie znowu jakiś taki popieprzony, kurde, test i to nie będzie miało w ogóle, no, tak jak każdy inny konkurs, tak? Nie, było tak, że jak tutaj... Dobra, zaraz będę czytał w ogóle, co tu piszą. Było tak, że byliśmy stażystami w jakiejś tam gazecie. Pierwszy jakby punkt, który trzeba było zrobić, to trzeba było założyć swoje dziennikarskie konto na Twitterze, napisać parę takich tweetów, które były związane ze sprawą, którą prowadzimy. Prowadziliśmy sprawę śmierci koleżanki z prac, która według policji przedawkowała leki, ale nasz naczelny twierdzi, że ktoś ją zamordował. No i mamy listę osób, ich jakby alibi, ich stosunki z ofiarą i trzeba po prostu wpaść na to, co się stało. Jak już mówiłem, najlepszym momentem było złamanie hasła i chodziło o to, że trzeba wpaść na to, że są to trzy ostatnie słowa napisu na elewacji w elewacji, która jest na na Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, tak? Elewacja biblioteki. Bo tam jakby od zewnątrz, na jednej części są na przykład jakieś nuty, potem są wzory matematyczne, fizyczne, potem jakieś greckie i potem hebrajski tekst. No i tam trzy słowa z hebrajskiego tekstu, które zostały przetłumaczone na język polski. Oczywiście no były jakieś wskazówki cały czas do tego, nie chcę opowiadać jakby całości. Jest naprawdę świetna sprawa. Tu mówię wielki ukłon, ponieważ po prostu było coś ciekawego. No i potem trzeba było zrobić reportaż. I tutaj ja się czuję bardzo zawiedziony. W tym momencie może już nie aż tak bardzo jak w piątek, ale czuję się bardzo zawiedziony. Ale nie dlatego, że przegrałem jakby nie patrząc, tylko dlatego, że nie dałem rady zrobić tego, czego chciałem, czyli nie dałem rady sobie wygrać tego pieprzonego Vegasa, jak dobrze wiecie. I wiem, że jakbym miał tego Vegasa, to zrobiłbym lepiej ostatnie zadanie, które być może dałoby mi zwycięstwo. I tu jestem zły na siebie po prostu. Na siebie i nie na siebie, bo... No bo kurde, to też co mnie z drugiej strony nie moje wina. Coś się stało z tym komputerem, nie wiem co. Po prostu tu jestem w ten sposób zawiedziony i tu mam taki żal do siebie o to. No ale jakby nie patrzeć, też trzeba się cieszyć, bo jednak dam to drugie czy trzecie, no kurwa, nie wiem. W końcu nie wiem, jak mam to patrzeć. Miejsce w Polsce to też jest jakieś osiągnięcie. Dobra, koniec tego tematu. Jeszcze na końcu trzeba było ten reportaż przedstawić jury, którego to jury. W tym momencie nie było jury, tylko to było na przykład redaktor naczelna i jacyś tam inne osoby, jakieś szefowie, ktoś tam po prostu tego fikcyjnego, tej fikcyjnej gazety, po prostu trzeba było przyjść. Ja przyszedłem, tak naprawdę nie miałem nic do powiedzenia, bo nie miałem jakby jakiejś koncepcji, musiałem to wymyśleć na szybko i tylko zrobiłem, no to jedziemy, i wszyscy aż podskoczyli, jakby tutaj tą moją ekspresją troszkę sobie zarobiłem więcej punktów. No i być może właśnie cały czas mówię, gdybym może ten Vegas, to może potoczyłoby się to inaczej. Okej, dobra, to jakby jest
no najmniej istotne, najbardziej istotne dla was się pewnie o co dostałem. Także dostałem w ogóle coś, dostałem prezent i sprzedał mi minister Zdrojewski, tak, moment, Zdrojewski, Bogdan Zdrojewski, jest to minister kultury i dziedzictwa narodowego. I teraz uwaga, mogę wam pokazać kawałek, żeby nie było. Dobrze, proszę państwa, napięcie rośnie. Zapraszam pierwszego z laureatów Wielkiej Odpowiedniej Edukacji Medialnej, pana Damiana Rodzińskiego. No, także tak to wyglądało. Dostałem certyfikat, tam, który dostałem właśnie od ministra, że jestem laureatem. Nie pokażę go wam, bo musiałem go zostawić dzisiaj w szkole. Musiał on zostać scelowany i podbity, bo no to innym razem wam powiem po co. Ale w każdym razie dostałem taką oto siateczkę. Zaraz będziemy zaglądać do tej siateczki. Nie wiem, miałem, wiecie jak są te takie plakietki na szyję, to miałem to w takiej fajnej plakietce, ale kazali te całe wieszaczki oddać. No, wiecie co, no kurczę, trochę wiocha, wiecie, organizatorzy, tutaj powiem szczerze, że to troszkę, no niby nic, ale to jest trochę taka wiocha, że tak się wyrażę, no nie chcę obrażać nikogo, ale jednak wiocha. Bo jakby zawsze jak gdzieś były takie plakietki, to raczej nikt się nie łasił o to, żeby oddać. Chodziło, żeby oddać ten plastik tak naprawdę, a te karteczki przecież nikomu nie były potrzebne. Dostałem coś takiego. W sumie nie otwierałem tego jeszcze. Włącz się młodzi i media. No po prostu jakiś plakat, który promuje tworzenie mediów. No, w sumie ja tworzę media, więc jakby nie patrzeć, jestem już w tym, już w tych mediach. Dobra, patrzymy dalej. Ulotka Wielkiego Turnieju Edukacji Medialnej. Dalej, znowu Fundacja Nowoczesna Polska, wolnelektury.pl. Generalnie materiały reklamowe twórców. Inny Świat, film dokumentalny. Tutaj jest jakaś książeczka, ale nie wiem co to jest. Nie czytałem Innego Świata, chociaż wiem, że powinienem. Bo z tego co wiem, jest w moim kanonie lektur i może się pojawić na maturze. Dalej mamy płytę jakiegoś, co to mamy? Emade Ves Miato. I tu mamy jakieś, co to się nazywa? Nazywają się to utwory, jakieś utwory nazwane miastami, czyli Wieluń na przykład, jest też Częstochowa. Działoszyna niestety nie ma. Okej, co dalej? Dalej plakietka, jestem w Akademii Orange. Dalej, oprócz plakietki, jeszcze dalej patrzymy. Słuchajcie, jojo z wolnelektury.pl. Jojo z wolnelektury.pl, uwaga. Jojo, które już na starcie ma coś ze sobą nie tak, ale jest jojo, tak? Też mam gdzieś jojo takie porządniejsze. Jak ktoś się jojem bawi, to wie o czym mówię. Słuchajcie, pendrive. Ja już wiem jak on wygląda, ale wy nie. Specjalnie go zapakowałem. Pendrive, patrzcie. Googlowski. No, ażbym wam pokazał. Patrzcie, googlowski pendrive. Od razu mówię, 2 giga, także nie ma bez szaleństw. Ale słuchajcie, świetna sprawa, to jest design klocka Lego. I jeśli tu odczepicie, i tu mamy normalnie tą wtyk USB, to tutaj mamy dziureczki i możemy tu zamontować u góry i nam ten wtyk nie zginie. Fajny design tego pendrive'a jest świetny, mi się strasznie podoba. Kurczę, no chciałbym takiego pendrive'a tylko na przykład 8. Może, nie wiem, może kiedyś sobie jakieś klocki przerobię i wpakuję, mam takiego małego pendrive'a. Słuchajcie, ale to po prostu... Zawsze o czymś takim marzyłem, uwaga! Skarpeta na telefon! Woo! Skarpeta na telefon z Fundacji Orange. Nie, naprawdę.
naprawdę, słuchajcie, zawsze o tym marzyłem. Zawsze marzyłem o skarpecie na telefon. Nigdy takiej nie miałem w życiu. Będę nosił od dzisiaj telefon na szyi. Nie no dobra, żarty żartami. Taka fajna torebeczka nylonowa, która jest bez napisów, także nie ma sensu jej pokazywać. Ale dobrze, w końcu to, co tam było, bo by to musiało mieć jakiś sens, czyli to, co pokazałem na filmie. Jest to, proszę bardzo, pudełeczko Amazon. Tak, widać Amazon. Kindle Wallpaper. Kindle Paperwhite. Okay. No to jest po prostu pakowanie od Kindle, już go otwarłem, więc nie ma co wam pokazywać, już wam pokazuję. Wygląda on, o to tak, to jest właśnie czytnik e-booków Kindle. Uwaga, zaraz go odpalimy. O, i od razu jest Harry Potter w oryginale, jak ktoś chce przeczytać. Zacząłem czytać Harry Potter w oryginale, ale wiecie co, powiem wam, super. Zastanawiałem się, czy nie sprzedać go, ale popatrzyłem na necie, kosztuje jakieś 300-400 zł, więc jak tak sobie myślałem, że za 300 zł to jednak mi się nie opłaca sprzedawać, wolę go po prostu mieć. Słuchajcie, świetna sprawa. Oprócz tego, no dobra, wyłączyć ekran, no to widzieliście, jak wygląda włączony ekran, ale tak jakby chcieliście go wyciszyć, czy po prostu jakby nie wyłączyć całego, tylko... W każdym razie, jak się raz kliknie, to uwaga, zobaczcie, co się dzieje. Robią się takie oto grafiki. Mnóstwo z tych grafik. Ale one są po prostu świetne! Jak pierwszy raz dostałem, jak odpakowałem go, jeszcze wam pokażę kilka grafik. Jak go odpakowałem po raz pierwszy, no jeszcze mi się... włączyła. Jak odpakowałem go po raz pierwszy, to na nim było napisane, kliknij tutaj, żeby tam włączyć, nie? I byłem pewny, słuchajcie, byłem na 100% pewny, że to jest normalnie włożona kartka. I zacząłem, mówię, kurwa, jak ja mam to wyciągnąć? O czym się okazało? Kliknąłem to i okazało się, że to po prostu był cały czas włączony. Było po prostu takie coś, no. Znaczy takie coś, w sensie, że w tym trybie był, że tak się wyrażę, nie? Czyli co to znaczy, że on od momentu w ogóle stworzenia do momentu, aż go odpakowałem w ogóle z tego, on był cały czas włączony, nie? Kolejna sprawa jest bardzo śmieszna i bardzo ciekawa, że na tym, oprócz tego, że mam wgrane jakieś dziwne różne pliki, większości jakieś książki, to słuchajcie, mam wgrane, nie wiem czy mam, bo w końcu nie wiem, czy go usunąłem, wgrany bilet jakiejś babki Anny G, nie wiem, wolę nie mówić, Anny G, z Warszawy do Częstowa albo z Częstowy do Warszawy, także on jest normalnie, był oryginalnie zapakowany, więc mówię, nie wiem, skąd tam się te pliki wzięły, chyba że ktoś w nim grzebał, nie mam pojęcia. Tak to wyglądało, naprawdę jestem bardzo zadowolony z tych prezentów. Mówię, jak tu się śmiałem z jakichś takich pierdół, no to no każdy się z tego śmieje. Wiadomo, że zawsze dają takie pierdoły, bo po prostu fajnie, jak się da jakieś ciulstwa, chociaż i tak wiadomo, że nikt z tego nie będzie korzystać. Jeśli ogląda mnie jeszcze raz ktoś z organizatorów, słuchajcie, żebyście kawał dobrej roboty, cały ten turniej był naprawdę pomysłowy, to jestem tutaj naprawdę mocno zaskoczony i bardzo pozytywnie zaskoczony, szczególnie ten finał, chociaż drugi etap tak samo, jestem bardzo zadowolony z tego. To w sumie chyba był pierwszy taki tego typu konkurs, czy tam no, turniej, w którym miałem brać udział i w którym był zrobiony właśnie w taki sposób, w taki ciekawy, oryginalny sposób, także no ja nie będę miał już okazji, już wychodzę z szkoły ponadgimnazjalnej, z technikum, więc z tego co wiem, to raczej nie mogą się zgłaszać studenci. Jeśli będą mogli, to się zobaczymy, jeśli nie, po prostu życzę powodzenia. Dziękuję, słuchajcie, wszystkim, którzy tu byli. Naprawdę poznałem bardzo dużo fajnych osób i pozdrawiam was bardzo serdecznie, ciepło, i jeśli będziecie startować, to życzę wam powodzenia. No cóż, dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Jeśli macie jakieś pytania w ogóle dotyczące jeszcze tego turnieju, co się działo i tak dalej, to napiszcie w komentarzach. Widzimy się jutro, trzymajcie się, cześć. Wracając z Warszawy, jechałem pociągiem, który startował z Warszawy i jego stacją docelową była Częstochowa. Czyli on do Warszawy, w Warszawie już był. Uwaga, pociąg, który startował z Warszawy, spóźnił się do Warszawy, do stacji, z której startował, godzinę. Polska.